Siema, jestem Ryan Gipley, to jest kolejny odcinek naszej serii, oczywiście z mapy brazylijskiej. I dziś w odcinku w końcu zbiór kawy, nowej uprawy na tej mapie, nowej uprawy w ogóle, jakby nie było, też w farmingu takim trochę, bo dodają coś fajnego, coś nowego, zobaczymy jak ona będzie się będzie zbierała, jak będzie wyglądać. Aktualnie jestem trochę tak jakby na przejażdżce po tej mapie, w takiej w trasce i zaraz wam też wrócimy sobie normalnie na nasze gospodarstwo, ale tak mówię, przede z tym samochodem, bo on jest na tyle ciekawy, że po prostu chcę wam go pokazać. Dlatego odpalam oczywiście furkę, jedziemy na gospo, do siebie już. Pokażę też wam jak ta mapa fajnie się prezentuje ogólnie tutaj. Nie, gablota jest po prostu ogromna, przepotężna, jak jechałem jakimś, nie wiem, samochodem. Po prostu taki, kurde, no masakra jakiś jest, nie? Masakra samochód, nie? Genialne. Będę starał się jakoś tak w miarę szybko nie jeździć, oczywiście żartowałem, full ogień na gaz i lecimy. Tu jest jakaś tam, wiecie, coś tam sobie produkują, jakaś produkcja czegoś. Okej, to trzeba uważać, bo to zaraz będzie zakręt i potem jakieś roboty drogowe, które się przed chwilą wrąbałem. Więc nieźle. No i co, dzisiaj uprawa, czy dzisiaj zbiór kawy. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodoba jak najbardziej i że będzie dla was coś ciekawego. Mapa, jak mówię teraz, przepotężna, przecudowna, no złoto. Złoto wśród map, na razie. Brazylijska top one, nie? Okej. Wiecie co, ja jeszcze chyba jestem w takim etapie, gdzie trochę kurczę, wyrosłem z tych polskich map i szukam jakichś takich nowości. I nie wiem czemu właśnie teraz im mapa ma po prostu inny klimat niż polski, tym się bardziej podoba, nie? Nie, mam po prostu chyba już coś takiego, że dotarłem do tego momentu, gdzie już mi się polskie mapy chyba nie podobają. Oczywiście, albo jeszcze takiej polskiej mapy nie wyszło, która mi się podoba. Ale aktualnie mega mam ochotę po prostu pograć jakąś inną mapę, nie? Może to jest tak jak z innym shotgramie jak jest. Czyli wiecie, lecimy sobie po prostu na przykład z farmingiem cały czas i mówicie sobie w końcu, kurczę, ale bym chciał pograć, kurczę, nie wiem, w CS-a, nie? Idziecie grać w CS-a tak z miesiąc i potem wracać do farminga i wam się jeszcze bardziej chce grać farminga, nie? Być może tak właśnie mam, nie wiem, strzelam po prostu. Ale nawet jeśli tak jest, to po prostu fajnie sobie odszkolić troszkę, coś innego porobić i podziałać sobie właśnie na mapie takiej brazylijskiej. Oczywiście gospo się za bardzo nie zmieniło, tylko tyle, że już jest październik. Ostatnio widzieliśmy się chyba w marcu, także troszkę nam tam czasu minęło. Myślę, że chyba tutaj cofnę dobrze. Okej. Do garażu tam. Dobra, gasimy. Okej, no i elegancko. Fura zaparkowana. A my lecimy do kombajnu. Dzisiaj będziemy dosyć też zbierać to wszystko, odwozić i w ogóle. Nie mam pojęcia, czy jakiś silos to w ogóle by się mawał. Jeżeli nie, po prostu sobie to wysypię na ziemię tutaj, w tym miejscu i tyle. Nie będę się za bardzo z tym bawił. Tu jest oczywiście nasz Deutsch, ale my go dzisiaj nie bierzemy. Bierzemy dzisiaj tego, jak to K5 3500. Zasiądźmy sobie do niego. Okej, siedzę tu pierwszy raz właściwie. Mega fajne są ośki skrętne. W tym sensie, że... Kurczę, tutaj akurat zachodzi przód, więc trochę to nam to pomaga w sumie, można powiedzieć. Zaraz też pokażę jak to działa, jak on wygląda. Proszę bardzo. Tak, on to się prezentuje, kółko ma taki sposób skrętne. Fajne, nie? Spoko opcja to jest. Dobra, ale nie ma co, tylko jedźmy powolutku, dojedźmy sobie na ten, na nasze pole. Ja też w ogóle włączę sobie chudy już, żebyście też i wy widzieli co się dzieje, plus minus. O, coś mi te lepie. A nie, dobra, jest git, na pole przyjechałem do tego. No, więc zaczyna się oczywiście od tego. A samo od tego, że będziemy zbierać kawę, jakby jej surowe ziarna, takie, które potem trzeba sprażyć. I to jest właśnie chyba najciekawsze tym wszystkim, jak to będzie wyglądało, co nie? No, muszę pamiętać, że ja siedzę z boku, a nie na środku. Przez to trochę może być to, na przykład jak jadę sobie środkiem, to może być trochę to utrudnione dla mnie. No ale cóż, taki kombajn, trzeba uważać. I też spoko, że on jedzie 30 na godzinę, nie? Więc w miarę ten kierunek zarzucamy sobie w miarę fajnie tutaj się będzie grało. Mamy godzinę 13:14 w grze, jak mówię, październik. Widziałem już to pole, jak ona wygląda, niby jest ok, nie próbowałem się tego kosić, więc będzie to właściwie pierwszy raz, kiedy jadę również i z wami na pole. Pojedziemy sobie tędy. Jadę sobie również z wami na pole pierwszy raz i pierwszy raz będę też to zbierał. Więc tym bardziej będzie dla mnie to po prostu ciekawe zaskoczenie, jak to działa, nie? Co jeszcze odnośnie mapy? Mapa, jak wiecie, wyszła w sobotę i wraz z nią wyszły też te maszyny. Ogólnie to prawdopodobnie był jakiś to taki jeden wielki pak maszyn, które wyszły, które są po prostu kompatybilne z tą mapą. Tak właśnie napisali ludzie na streamie. Jest to prawdopodobnie jakaś kolaboracja po prostu tego modmakera, mapmakera razem z tą firmą i tak razem po prostu zaczęli sobie współpracę.
z tą firmą, jak to. Ciekawe. Ok, jak widzicie, to wszystko to wygląda. Próbowałem też to w ogóle tę trawę wykosić. Nie dało się, więc prawdopodobnie tak to musi być. Ale czy to tak to będzie, to nie wiem. Ok, podnosimy się, oczywiście. Jest ok. Spróbujmy teraz się jakoś odpalić to. Spoko. To się tak po prostu wytrząsa. Ciekawa maszynka, prawda? Ciekawe mega to jest. Zobaczymy, jak to będzie. Nie wiem, czy po prostu tak szybko to działa, czy to po prostu to jest ten. Nie, to po prostu tak się to tylko rusza. I gdzie też to będzie w ogóle spadało nam to wszystko? Czy na ziemię, czy jak to wygląda? Totalnie pierwszy raz to będę robił, więc będę musiał to też sobie sprawdzić. Okej, ale gdzieś to leci. Gdzieś to się zatrzymuje. Nie mam pojęcia totalnie gdzie. Ale leci to. Niektóre działają, niektóre nie działają. Nie wiem, czemu tak to jest. No dobra, powiedzmy, że działamy sobie z tym. Muzyka też taka w miarę fajna. Myślę, że może pasować do naszych klimatów. No coś tam się zbiera, coś nie coś. Niektóre szlaki są jakby takie nie do końca gotowe. Że na przykład zostają na mnie. Albo po prostu potem dalej może Nie, wszystko się zbiera, okej. Wszystko zbiera. Tylko po czasie jakimś takim. No ale dobra, niech będzie tak. Więc leci to. To mam jakieś zrębki tędy lecą. I jestem mega ciekaw w ogóle, gdzie jest zbiornik na to wszystko. Czy on jest tam... Gdzieś za mną tu mam ten zbiornik? Czy coś? No bo tu nigdy nie ma zbiornika tego chyba, nie? Nie, nie ma zbiornika. No zobaczymy potem, jak to będzie leciało. A, tu jest zbiornik! To takie dwa kubełki są, okej. Dobra, wszystko jest jasne. Wybaczcie, no pierwszy raz zajmuję się zbiorem kawy. I tak naprawdę trochę mnie to też fascynuje, jak to będzie działać, jak to będzie wyglądać. Aha, dobra, no. Zapomniałem, że tutaj najlepiej jechać sobie na prostych. Nie można za bardzo skręcać. Więc sobie pojedziemy tak na prosto. No i git, bardzo fajna sprawa. Oczywiście wiadomo, jak to teraz kombajny w tym farmingu raczej są takie ciężkie w obsłudze. Na przykład bardzo mnie wkurzało to, jeżdżąc właśnie w przypadku winogron. Gdy sobie zbieram winogrona, to są to właśnie takie te patyki stoją, tak? Na których się opiera cała produkcja, żeby ten winogron było po prostu pionowo rosło, bo samo siebie wiadomo, żeby nie urosło, nie? Więc te patyki, które potem łączy się sznurkiem i wokół tego sznurka winogron się oczywiście oplotuje. Potem jak uderzymy w tego patyka, bardzo ciężko jest wyjechać, co nie? Totalna masakra. Tutaj na przykład widać, że krzak jest krzak, po prostu sobie rośnie i my przejeżdżamy sobie dalej i tyle, nie ma tak za bardzo takiej kolizji. O wiele lepiej mi się w ogóle zbiera tym kombajnem, niż zbierałoby się kombajnem innym, nie? Innym w sensie kombajnem do na przykład wcześniej wspomnianego winogrona, tak? Słuchajcie, ja myślę, że to jest dobry moment, żeby sobie wysypać ogólnie już. Nie wiem, jak to będzie działać wysypywanie. Ja może rurę dalej tego się tutaj otworzyć. Aha, mamy taką rurę. Okej. Tu będziemy sobie gdzieś sypać prawdopodobnie, wiecie co? Tak, będziemy sobie sypać. Ja oczywiście za nim też. Okej, jest góra, dół i jest też również ta. Zajmę sobie to tak. Dajmy sobie w górę może. Będziemy jechać dużą maszyną. Okej, spoko. Niech tak będzie chyba, nie? Tak będzie najlepiej. Teleportujemy się na naszą farmę, i na której będziemy brać potem oczywiście tego Maseja, ale najpierw chcę pojechać sobie tą maszyną. Tym naszym oczywiście, powiedzmy to takim nie żukiem, ale takim transportową maszyną, która wygląda cudownie i mówię, no muszę użyć po prostu do zbioru. Więc wygląda nieźle. Lizardowska maszynka. Zasiadamy. Zobaczymy, jak ona też się prezentuje w środku. Cóż, wygląda nieźle. Co ma w sobie, jest ok. Ruszamy. 8 dych potrafi się rozpędzić, także całkiem nieźle. A jak będzie w przypadku pracy i czy w ogóle przyczepa ta będzie zbierać to ziarno, to też zobaczymy, nie? Bo nawet nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Dobra, wiecie co? Jakoś tak się strasznie wysoko siedzę. Nie wiem, czy bym nie musiał tego jakoś poprawić sobie. Może trochę... Wiecie co? Resetę sobie... program od Dirtraka i zaraz zobaczymy, nie? Może jest trochę za wysoko. Okej, resetnąłem wszystko, ale chyba jest dalej tak samo, więc... Chyba po prostu siedzę tak naturalnie. O, masz, jeszcze wronę wziąłem do tego, do chłodnicy. Trudno. Dobra. I wjeżdżamy na drogę, na asfalt. Tutaj... Ogólnie ruch jest taki w miarę nawet w porządku, w sensie nie jest jakiś taki mega szybki. I da się to ładnie wbić. Ale czasami jest ten problem, właśnie, dobra. Mam wszystko widoczne. Ruszamy. Maszyna, jak widzicie, wygląda w ten sposób.
taki to traczek. No naprawdę, nie, no wygląda świetnie. Trochę taki kamas, nie? Jakby trochę. Taki trochę kamas. A, gdzie jadę? Dobra, pojedziemy sobie naokoło w takim razie. Bardzo fajny sprzęcik. Oczywiście multicolor i całość też jest bardzo fajna, więc tu wszystko sobie spoko pasuje. Można sobie fajnie konfigurować. Dobra, a my tu już tutaj zjeżdżamy sobie. Nie wiem, czy przez muzyka nie jest za głośno, może trochę wam też maszynę bardziej chciał pokazać, żebyście usłyszeli. Poczekajcie, trochę wam to pozmieniam. Okej. Okay. Oni już trochę lepiej. Może muzyka też jest jakby... Trochę ściszyłem, ale bardziej podgłośniłem też te nasze maszyny. Nie ukrywam też, że nie będę pewnie wszystkiego tutaj zbierał na odcinku, pozbieram sobie tylko tak, mówię, do 25 minut, żeby ten odcinek potrwał, a potem całą resztę będę robić poza odcinkiem, przygotuję to wszystko po to, żebym miał jakoś fajnie to gotowe do transportu i następnie oczywiście potem będziemy sobie robić produkcję tej kawy takiej, którą już docelowo chcemy robić, tak? Okej. Okay. Stajemy z naszą maszynką tutaj, wchodzimy do kombajnu, no i co, i wysypujemy. Okej, okay, tak to wygląda, ciekawe. I że to jest ta cała ta kawa, nie? To się ta, która jeszcze jest, wiecie, jakby surowa sama w sobie, a potem się oczywiście przetwarza na tą kawę. To ziarnisko, tak? Bo to są chyba same po prostu takie świeże zebrane z pola, nie? Okej. No i rurę sobie schowamy. I co? Wjeżdżamy w kolejne to oczywiście pola. W kolejne rzędy. Skoro na takim jednym przejeździe mamy prawie cały zbiornik, to trochę tych zbiorników to będzie, nie? Mam też nadzieję, że się nam się na tyle uda fajnie z tym polecieć zbiorami, że jeszcze użyjemy Masaja z tą wywrotką, bo też jest dosyć ciekaw ten sprzęcik. I że będziemy wszystko mieli, że zaczniemy produkcję na pełnej. I że jakoś to fajnie sobie poleci. Nie no, mega fajna rzecz. Dajcie znać właśnie, co sądzicie o tej kawie, czy wam się podoba. Oczywiście, no mówię, na no, pewnie, jak to Polacy, nie polskie, a co ty to pokazujesz, ty dałbyś normalnie, zrobiliby koniczynę dla krów, albo kiszonkę z możliwość, jako żyto na kiszonkę i tyle, nie, a to takie coś robią, no ale wiecie, jest skoro na takiej mapie, która też prawdopodobnie wyszła na konsolę, ta mapa, jest fajna oprawa kawy i są, wyszły też maszynki do niej, to myślę, czemu by nie właśnie coś Polacy nie zaczęli robić nowych maszyn, albo właśnie dedykowanych, powiedzmy to jakichś maszyn właśnie pod daną uprawę, nie? To byłoby naprawdę ciekawe. Dobra, ja tak nie wiem bardzo, czy to mogę tak wykręcić, bo trochę jestem pod kątem. No właśnie. Ej, mega jest... Ciężkie kręcenie tym pojazdem, jeżeli on ma na tą ośkę przednią skrętą, nie tylną, nie? Trochę to jest tak jakby... Wydaje się, że łatwo, ale jednak trochę... jak to w właśnie kombajnach ta tylna ośka jest skrętna, wtedy bardziej możemy wyczuć tą, ten nasz sprzęt, tak? Może możemy lepiej sobie korygować. A tu od razu nam rzuca całość. No ale to jakby też nie mamy headera, więc nie trzeba tak się za bardzo tym starać. Mamy już połowę zbiornika, no i to w sumie spoko, tam trochę te rzędy dłuższe, bo tu też takie krawędzi, więc wiadomo raczej, że to nie będzie tak zbierane dużo. Tam jeszcze potem są oczywiście trochę lepsze klasy gleby, więc bardziej by nie sypało. Najgorsze właśnie to, że na tej górce tutaj, gdzie jesteśmy teraz, klasa gleby jest troszkę słabsza na tej mapie. No i co tym idzie, plon też jest słabszy, a jak wiemy, przekłada się to na jakieś tam wyniki. I tak staram się to jakoś spoko nawieść, żeby tego nie było tak, że jeździmy sobie... Powiedzmy, bez nawozu byśmy mieli 3 przejazdy i musiał jeździć dużo tą maszyną, tym naszym trakiem. A tak jest zrobione w ten sposób i jest chyba nawet okej, nie? Dobra, ja już sobie rurę odpalam tutaj. Cofniemy sobie pod naszą, powiedzmy to, lawetę. Okej, okay. No i sypiemy. Oczywiście. Fajna rzecz, nie? Mega. Super. Nawet nie wiem, czy gdzieś tego nie wykorzystać z tej maszynki gdzieś na jakichś innych seriach, nie? Tego traka, bo całkiem spoko wygląda. No i też ciekawe, ile pomieści, nie? Bo nawet nie sprawdzam sobie w sklepie, albo sprawdzam, ale zapomniałem, więc zobaczymy sobie. Dobra, 4 rzędy już za nami jest. Jest już zebrane. Wiadomo, że nie będziemy zbierać wszystkich na odcinku, tak właśnie mówiłem. Czy dobrze wjedziemy tutaj, czy raczej średnio? Odpalamy kombajn. O! I teraz wjazd był elegancki, nie? Nie no, powiem wam naprawdę szczerze, mega się jaram tą kawą, jak ona właśnie wypadnie też cenowo, bo też, no się tym się nie zajmiemy akurat, jak ona wychodzi cenowo. Raczej wszystko będę chciał starać się przerobić na tą kawę prażoną i
po prostu ją sprzedać, zobaczymy. Ale myślę, że się około, nie wiem, 2000 może być, coś takiego. No ciężko powiedzieć, sami doskonale wiecie, że te wszystkie uprawy, oliwki albo winogrona, one są raczej uprawami długoterminowymi, czyli zwracają nam się tak naprawdę po dwóch, albo drugim, albo trzecim sezonie nawet, bo same koszta na nawozu plus posadzenia w ogóle tego są mega, mega duże, co nie? Plus jest taki, że potem nie trzeba tego sadzić na nowo, tylko po prostu to odrasta samo z siebie. To właśnie czyni tą uprawę potem bardzo wydajną. No jednakże wiecie, bez sprzętu, bez kombajnu i tak dalej będzie ciężko to robić, więc trzeba dużo w to inwestować. Ja tak myślę, że to jest spokojnie, to całą plantację zainwestowałem około chyba na jedną taką jeden rządek, około 50 tysięcy chyba poszło, więc jest sporo, co mogę nawet pokazać, jak to wygląda tak cenowo plus minus. Nie będę też tego stawiał, tylko to wam pokażę. Mamy tu oczywiście produkcję, sady, no i wybieramy sobie tutaj kawę i dajmy na to, że będę chciał sobie postawić gdzieś, powiedzmy, tutaj tą kawę, tak? Październik to jest miesiąc na to. Okej, okay, a powiedzmy, że tu było około 12 tysięcy. A, 12 koła tylko szło na to, tak? Okej, 12 koła. Czyli ja się pomyliłem w takim razie, okej. No to powiedzmy 12-15 tysięcy, bo to jest akurat krótszy ten, idzie na jedno. To trzeba to oczywiście 15 tysięcy, tak powiedzmy, pomnożyć razy ilość tych wszystkich rzędów i nam wyjdzie, ile za to zapłaciłem. Jakaś szybka kalkulacja to jest 2, 4, 6, 8, 10, dobra, powiedzmy, że jest około 300 rzędów. No to 30 razy 15 to mamy 450 tysięcy chyba, tak? Dobrze policzyłem? Plus minus 450 tysięcy mogę wydać, nie? Jakieś tam 400 koła na bank poszło na to, nie? Chyba dobrze policzyłem. No dobrze. Nie wiem zresztą, ale no, więc wiecie, sami doskonale wiecie, że w przypadku winogrona jest to mega drogie. Chyba nie widziałem jeszcze na YouTubie nikogo z Polski, kto uprawia na przykład oliwki, bo winogrona tam się zdarzało oczywiście zobaczyć, ale same oliwki też są dla mnie dosyć obce, więc może kiedyś też się tym oliwkami zajmę. No ale co, dla samej produkcji oleju, czy warto w to iść? No kurczę, nie wiem, nie, bo niby winogron też nie jest jakoś tam specjalnie nowe, tak by potrzebne. Oczywiście prócz soku, który jest spoko, bo jest mega drogi, to tak samo też możemy robić rodzynki, które potem mogą lecieć do płatków i tak dalej, więc to jest trochę bardziej opłacalne, ale same oliwki, no jak wiecie, bardzo, bardzo skromne są, nie? Tylko olej możemy z nich robić, chyba że olej faktycznie jest taka dobra cena. A propos ceny, zerknijmy sobie właśnie na nasze ceny za te właśnie, nie patrzcie, to dużo modów po prostu, więc wiecie. Tu właśnie mamy tą zwykłą, jest 1400, więc dosyć tania, to mamy tylko półtorej klocka. O! A jak to wygląda w produkcji? Z dwóch robimy jedno. Cena słaba w takim razie, trochę. Może to jest jakieś tam w ogóle ten, jeszcze piki są. We wrześniu jest największy pik tego, za 1600 prawie, a to mamy za 2000 na surowo? Coś jest nie tak. Mega nieopłacalne w takim razie jest przepalanie tego, bo wiecie, koszt oczywiście tego, koszty zakupu całej faktory i tak dalej. Dobra, coś tam, jakiś kamień idzie, chyba się zablokowałem delikatnie. Zaraz pójdzie, panie. Krzaki powyginało, ale idzie już. O Jezu, co ja teraz robię, dobra. Nieważne. Ej, no to mega są w takim razie, kurczę, na tej mapie, to trochę tak nieopłacalne w sensie, bo jak mówię, wydałem chyba 400 koła na zakup tej właśnie fabryki, która to przetwarza, a tu się okazuje, że ta fabryka trochę wciula z nami leci, bo jak się okazuje, mamy tylko 100 drożej, a się nam jakby usuwa jakby na połowa, nie? Ciekawe, znaczy oczywiście nikt nam nie broni tego sprzedać na surowo. Jak najbardziej. Chyba też są jakieś, powiedzmy, kolejne produkcje, które zajmują się samą kawą, jeszcze na coś innego, nie? Też będę się sprawdzić, może też jest jakaś kolejna rzecz, która coś robi z tej kawy. Ale chyba nie, no bo w sklepie widziałem na skupo, w sensie widziałem tylko tą albo surową kawę, albo tą już kawę, tą powiedzmy po przetwórstwie. No, giga ciekawa rzecz, zobaczymy sobie to. Komuś sobie na razie wyłączę, żeby sobie zawrócić, bo to troszkę jest stromo. Dobra, 25 odcinka. Tak, staram się w miarę patrzeć na to, ile ten odcinek trwa, żeby też wam tutaj nie zanudzić was całkowicie tym,
tym gameplayem. Chyba, że wiecie co, może ja zrobię tak. Ja może walę cięcie, żebyśmy trochę sobie całe to pole ogarnęli. Zobaczymy, ile z tego pola by się udało zebrać. Jakby tych ton. No i potem zobaczymy. Potem sobie to po prostu odwieziemy na gospo i zakończymy jakoś odcinek, co nie? Tak myślę, będzie ok. Więc dojadę sobie do końca, wysypiemy sobie i zrobię malutkie cięcie dla was, żeby po prostu wam was nie znudzić, a sprawdzić, jak to wygląda. Bo to też taki trochę odcinek jakby jest edukacyjny, nie? Wiadomo, że jakbym też się postarał może bardziej z PH tutaj, to może też PH by trochę więcej oddało tego. Chociaż PH miałem w porządku, więc tak naprawdę nie chciałem dodawać nowych rzeczy tego PH. I raczej to PH starczy jeszcze na ten sezon. No zobaczymy oczywiście. Dobra, tak myślę, około 1700 tutaj zbieramy chyba, nie? Na jednym przejeździe. Tu będzie 1700? O, prawie będzie, okej. Spoko, dobra. Rura oczywiście wystawiamy. Zawrotka. O nie, no po prostu jak Batmobil w miejscu skręca, nie? Się rura wystawiła? O, teraz się wystawia. Chyba nie kliknąłem tego, o, wcześniej. Dobra. Zresztą modzik taki, który umożliwia mi to wysypywanie manualne. Właśnie, zobaczmy sobie w ogóle, ile wykosiliśmy już tego, nie? Ile zebraliśmy tak naprawdę. Do środka sobie. No 5,5 tony mamy, nie? Powiedzmy, że prawie 6, więc nie jest to jakoś tam specjalnie dużo. Mamy prawie całego traka zapełnionego. Dobra, 6,5 tony jest, no to elegancko nawet. Nawet spoko. Dobra, widzimy się po cięciu, jak już trochę tej wykoszę, zbiorę tego i będę powiedzmy już przy końcu, nie? No, także widzimy się za chwilę. Dobra, dziecko, słuchajcie, wracamy sobie już po tej takiej krótkiej przerwie oczywiście. Ja już to powoli kończę, jak widzicie, musiałem przejechać też tym Masajem tutaj z naszą przyczepką, bo normalnie aż nie dawałem rady sypać, nie było już po prostu miejsca na tamtym traku, cały zasypany jest. No to oczywiście tak się domyślamy, tego to właśnie Masaja sobie przygotowałem. Na całe szczęście, czekajcie, o, do góry, ale szybko to działa, nie? Okej, okay. No i sypujemy sobie. Ostatni rządek mi został i zaraz lecimy na gospę. Nie wiem, czy mam moda follow, mam nadzieję, że tak, to byśmy sobie podjechali ze wszystkim już i było wszystko cacy. Ja to sobie tylko tu jeszcze dokończę kosić, właściwie już mogę, no powiedzmy sobie tak, bo i tak już, aby tylko miejsce było na ostatni rządek. Zawijka oczywiście i lecimy z tym wszystkim. Jak mówię, w kolejnym odcinku zajmiemy się produkcją tej kawy, zobaczymy, co ona daje i tak dalej. Jeżeli chodzi o całkowity czas pracy na tym polu, no to mogą powiedzieć tak. Nagrywam ten odcinek już od 50 minut. Tyle właśnie mi stuknęło na OBS-ie z tego, co widzę, więc 50 minut to robiłem jakby cały odcinek plus tym, co gadałem. Nie wiem, ile będzie trwało finalnie, pewnie jest jakieś 20 albo nawet 60 minut wytnę tego koszenia. Po prostu informacyjnie, ile to wychodzi, nie? Więc dajmy na to, że takie 40 minut zabawy było z zbieraniem tego. No ale w sumie nie dużo roboty. Tak naprawdę fajna praca, przyjemna, ogólnie spoko to się robi. Nie ma jakichś problemów, coś tam się zawieszam i tak dalej. Więc na pewno na plus. Maszyna również spoko chodzi. Nic się jakby nie buguje. Więc też git. Nie mam właśnie tylko pojęcia, dlaczego ta trawa jest taka wysoka i dlaczego nie mogę mi skosić, bo oczywiście używam tutaj specjalnych tych kosiarek, mulcherów również i też to nie trybiło. Czy tak ma być, czy tak nie ma być? Nie wiem. Będę musiał to potem sprawdzić. Okej, okay. Będzie tysiaczek już tutaj zrobiony? O, prawie tysiaczek jest. No to niech będzie. No i co? I my ciśniemy sobie. Pozbierane. Tu ładna kukurudza. To sobie rośnie. Muzyka taka Puerto Rico jakieś, kurde. Tropicale i takie tiki-tiki, Malaga tiki-taki. A więc myślę, spoko klimacie tym nadaje, nie? Tu właśnie sobie trochę jeszcze robię miniaturkę wcześniej, więc tak trochę te maszyny ustawiam, żeby nie wyglądały jako tako. Ja tu sobie zajadę tylko. O, tutaj powiedzmy po moim sąsiedzie, konkurent mój, więc muszę tutaj mu trochę pojeździć. Powiem mu, że tak, droga szeroka co prawda, ale źle zasiał coś. Wiecie, Polak za granicą. Okej, okay. Dziwne, że tam się tak, no animacja jest jaka jest, nie? Powiedzmy to. Ale ogólnie jak na kombajn, który działa tak fajnie i sobie zbiera te wszystkie rzeczy, to naprawdę myślę, że spoko. Nie wiem, czy tam też myśleć follow mi, czy follow mi w ogóle mam ustawione. Tak naprawdę teraz zobaczymy. Dobra, trzeba go złożyć, nie? Aha, rura jest jeszcze ogarniana. To zróbmy sobie tak. Trochę zacimy sobie na dół. Ja w ogóle może sobie cofnę. Pojedziemy najpierw ciągnik, potem track, a na końcu kombajn. Bo oni tak będzie najwolniejszy, więc tak ten follow mi ustawimy sobie jakoś. Aby też to jakoś poszło. Dart złapać.
Chyba jakoś tam to wyszło. Nie wiem, czy ten raczek jest odpalony. Jest odpalony, spoko. No i fajnie. Więc sobie łapiemy do tego. O, tam sobie działa, a my sobie złapiemy jeszcze do tego, follow me. Dobra, 25 metrów ustawienie, spoko. O, zapalamy właśnie, był zapalony, zgasiłem go. No i ruszamy powolutku, więc tak, elegancko 9,5 tysiąca litrów nasypane. Tam nie pamiętam ile jest, będę się potem sprawdzić. Zobaczymy, czy on ruszy, czy nie ruszy. Ten mój kochany pracownik. Coś nie bardzo się kwapi do tego, żeby ruszył. W ogóle follow me teraz jest taki zepsuty na tym farmingu. Nie wiem, czy wy też tak macie. Dobra, jestem, słuchajcie, chyba się ogarnąć. Bardzo dziwnie ten follow mi działa, jak mam być szczery. Ale, nie wiem, coś popsuli, coś podawali teraz do tej nowej wersji, do Wyski dwójki. I się trochę to popsuło, w sensie teraz to działa bardzo dziwnie. Znaczy, teraz już wiem, jak to działa oczywiście, ale wcześniej mega ciężko było to ogarnąć, w końcu wszystko się udało, jakoś jadą sobie, więc niechęć sobie jadą za mną. Dobra, więc zajrzałem na gospo. Trochę ten ciąg będzie pocięty, ale myślę, że to dla was będzie mieć jakiś specjalny problem. Dobra, chyba jest wolne. Mam nadzieję, że wszyscy się zmieszczą tam. Za mną jest oczywiście traczek, a za nim jeszcze jedzie kombajn. Nie wiem, czy komuś się wyrobi przed akurat tym samochodem, czy się w niego wdupi. Zaraz zobaczymy. Wyrobił się, no i fajnie. To już kierunkowskaz i wjeżdżamy sobie na naszą... no, tam na naszą posiadość lecimy, nie? Akurat traczek będzie w miarę nadrabiał, bo on sobie da radę. Nie, natomiast tak będzie z kombajnem, prawda? Czy sobie poradzi? Patrzcie tylko na lusterko. Jedzie kombajn, kurde, cała ekipa. Brazylijska ekipa jedzie. No i fajnie, dojeżdżamy sobie powolutku. Jak mówię, odcinek zakończymy tylko dlatego, że produkcji byłby trochę za dużym odcinkiem. Jeszcze jakby nam tego dołożyć odcinka produkcji, to byłoby za długo na pewno. Dlatego teraz produkcji nie będzie, będzie w kolejnym, na który was zapraszam. Oczywiście przypomnę, cały czas łapeczka w górę. Oczywiście przypomnę cały czas łapeczka w górę, żeby była zostawiona i żebyście pamiętali o tym, bo to ważne na pewno teraz na YouTubie, nie? Więc będzie mi bardzo miło, jak to zrobicie. No i co? Wpadajcie na Twitcha, bo tam też jestem cały czas, nie? Więc też spoko, myślę, okej. Tak sobie zakończymy, słuchajcie. Cyk, fuch. Dobra. Dzięki serdecznie za odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobał. Ja to wszystko sobie zostawiam. Jeżeli chcecie wiedzieć dokładnie, ile jest w tym wszystkim nasypane, to w kolejnym wam powiem. Taki macie cliffhanger, kurde, do kolejnego odcinka. Dzięki za uwagę, do kolejnych, trzymajcie się. No i cześć, pozdro.